Muzeum w Tarnowskich Górach, jeszcze nie otwarte, ale zapraszamy Państwa już wkrótce, dokładnie kiedy otworzymy, pojawi się lada moment na naszej stronie internetowej oraz na naszym Facebooku. Ja zakładam, że będzie to już przyszły tydzień. Być może Państwo są nieco zaskoczeni, bo informacja medialna jest taka, że od 4 maja muzea są otwarte. Muszę tutaj wyjaśnić, że zgodnie z wytycznymi, jakie otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ten czas to czas wdrażania procedur. Dlatego my też potrzebujemy, żeby przygotować to miejsce, nasze muzeum, dla Państwa tak, żeby Państwo się u nas czuli bezpiecznie. I jeżeli wszystkie te wytyczne, które przygotowujemy, zostaną zaakceptowane przez Sanepid, wówczas Państwo będą mogli, myślę, że bezpiecznie do muzeum przyjść. A ja chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na wystawę Niebezpieczeństwo moralne, kina tarnogórskie w okresie międzywojennym, bo ta wystawa już właściwie miała być otwarta, już mieliśmy zapraszać od 20 marca. No stało się jak stało, że instytucje kultury zostały zamknięte, natomiast myślę, że już od przyszłego tygodnia Państwa bardzo serdecznie zapraszam do nas. Będą Państwo mogli zobaczyć właśnie tę nową ekspozycję i zobaczyć, jak kino w okresie międzywojennym funkcjonowało. Muzeum w Tarnowskich Górach cały czas funkcjonuje online. Dla Państwa przygotowujemy filmiki dotyczące naszych zbiorów. Zachęcam, żeby je oglądać. Już kilka filmików się pojawiło i jeszcze wiele przed Państwem. Także zachęcam, żeby oglądać. Również ta wystawa. Ta wystawa, którą przygotowaliśmy dla Państwa, która jest aktualną wystawą czasową, również oprowadzanie po tej wystawie pojawi się na naszej stronie internetowej, jak i również Facebooku. Także zachęcam do zobaczenia, a potem do przyjścia do naszego muzeum. Chciałabym również zaznaczyć, że Państwo przybywając do naszego muzeum będą musieli oczywiście wszelakie procedury, te istotne tutaj zachować, czyli przede wszystkim odległości muszą być zachowane. Nie będziemy przyjmowali więcej niż 20 osób na naszej powierzchni wystawienniczej, zatem tego będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegali. Mamy już w tej chwili możliwość w naszym muzeum płacenia kartą, jeszcze tego przed koronawirusem w naszej instytucji nie było. W tej chwili już te procedury również są wdrożone, żeby jednak było bardziej płacenie, bo to jest to bezpieczniej, kartą aniżeli gotówką. No i również jak Państwo przyjdą, zgodnie z wytycznymi zobaczą Państwo przegrodę z pleksji, więc też żeby, prawda, zarówno chronić Państwa, jak i naszych pracowników. Także zapraszam wkrótce do muzeum. Bardzo za Państwem tęsknimy.